Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mrtany Archolos. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale będziemy wykonywać zadanie Nie zaznasz spokoju. Mamy tutaj starą skrzyneczkę, którą właśnie udało mi się podnieść. Jest to skrzyneczka, w której powinniśmy znaleźć pierwszą część spowiedzi naszego ducha. My już mamy też piątą część przy sobie, którą przeczytałam poza odcinkiem. Dostajemy za nią punkty doświadczenia i jeżeli będziemy czytać je po kolei, to będziemy zdobywać, będą nam się pojawiać przedmioty w danych miejscach odnośnie właśnie tej spowiedzi, czyli te karteczki. Mój mistrz nie żyje. Starałem się przed samym sobą usprawiedliwiać jego działania wolą Innosa. Ale czy straszliwe czyny nawet w najszczytniejszym celu mogą zostać wybaczone? Byłem świadkiem tego wszystkiego i popełniłem własne błędy, więc na mnie to wszystko, sądzić. Ktokolwiek odnajdzie te zapiski, niechże ruszy ich śladem i sam wywnioskuje z tych wydarzeń jakiś sens. Pierwsza z nich została ukryta zupełnie przypadkowo. Podczas bitwy o jedyną niezdobytą twierdzę na tej przeklętej wyspie wypadła mi do wody i popłynęła wraz z nurtem rzeki w stronę wodospadów. Zaraz się tu wedrą, drzwi długo nie powstrzymają ich żądzy krwi. Innosie, przyjmij mnie do siebie. W tej oto starej skrzyneczce powinniśmy znaleźć co nieco. Zdobiona skrzyneczka pewnie jest coś warta. To nie ta skrzyneczka. Mamy. Stara skrzynka. Moja spowiedź, strona pierwsza. Więc przeczytajmy ją. Byłem przy Virgilio od samego początku. Nigdy w życiu nie spotkałem kogoś, kto tak wielce wychwala Innosa. Jego pasja budziła zarówno fascynację, jak i przerażenie, nawet wśród najważniejszych magów ognia. Pewnie dlatego wysłali go tutaj, na wyspę Archolos, by pomógł przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę lub zginął w boju. Gdy przybyliśmy na wyspę, w rękach naszych oddziałów było niewiele więcej niż ta portowa mieścina. Tam, na wzniesieniu pomiędzy masywami skalnymi, już pierwszego dnia Virgilio zlecił wzniesienie kapliczki dla naszego pana, tak by mógł w spokoju z nim rozmawiać. Mój mistrz sam doglądał jej budowy. Szczególnie często upominał pracowników, by dokładnie wykonali łby z przodu i tyłu kaplicy. Tak, musimy teraz, moi drodzy, udać się do miasta na cmentarz. Natomiast zanim to zrobimy, to chciałabym z wami odwiedzić jedno bardzo interesujące miejsce. Jest tutaj w okolicy jaskinia z trollami. I bardzo miło by było się tych troli pozbyć. Co prawda jeden z nich na pewno nie jest przyjazny. Natomiast no, expik to expik. Też mam tutaj cię stwora niedaleko, ale myślę, że jego sobie przy innej okazji już sama zabiję. My tymczasem wejdziemy sobie tutaj. I będziemy sobie tutaj przeskakiwać. Nie wiem, czy tutaj jeszcze gdzieś jeden troll się nie kręci. Chyba, że już go też pokonałam. Bardzo możliwe. Tylko, że to chyba jeszcze tam po drugiej stronie było. Chyba tak. Au, Marvin. Tutaj w ogóle było sporo obślizgłych tych jaszczurów, co ciekawe. Są to nowe potwory. Tak jak ostatnio spotkaliśmy też w kanałach jakieś dziwactwa, tak tutaj również troszeczkę się pozmieniało na wyspie. Nie jest to dobre, natomiast no bywa. Tutaj będzie jakieś parę gobliniarskich. Witam. Raczej żaden problem. Tutaj możemy znaleźć rychłą śmierć. Jest to miecz. Zaraz wam pokażę jego statystyki. Rychła śmierć. Musimy też zwoje ogólnie oddać do magów. Rychła śmierć. Gdzież to jest? Znowu muszę posprzedawać troszeczkę syfu. Rychła śmierć. Fajna broń na sam początek, z czego mieli tylko i wyłącznie gobliny. Więc fajnie by było do niej tutaj przychodzić dużo wcześniej. Tutaj też mamy trolla młodego. Oj, niestety dałam się wywalić z kapci. To niedobrze. Na szczęście ten troll spadnie za mną. Dobra. Będziemy musieli jeszcze raz wejść na górę, ale mówi się trudno. Tylko tam się oczywiście już musimy znowu wyleczyć na górze. No, tak niefortunnie mu spadłam na głowę. To nie jest jedyny troll w okolicy. Są jeszcze trzy, z czego jeden będzie dosyć niezapowiedziany.
Myślę sobie, czy zrobimy dzisiaj coś bardzo konkretnego. Oprócz tego zadania pobocznego, myślę, że przyjdzie nam też zadanie główne z Jornem do zrobienia. Jest na to jakaś szansa, że dzisiaj zdążymy. Chociaż jak pamiętacie, nie dokończyliśmy zwiedzać ruin Vardalu i to też przydałoby się oczywiście zrobić. Chociaż powiem wam, że nie znajdziemy tam za wiele teraz. Więc równie dobrze moglibyśmy po prostu tam chwilowo nie iść i tyle. Natomiast no chwilowo na pewno musimy zająć się tymi zadaniami, tym zadaniem pobocznym, które jesteśmy teraz w stanie robić. To jest w sumie jedyne już zadanie poboczne w tym rozdziale, z tego co mi się kojarzy. Tak naprawdę otwieramy sobie już ścieżkę tak naprawdę do 5 rozdziału aktualnie. Także no, wow. Tutaj mamy pierścień żelaznych kości. Warto tutaj przyjść chociażby po ten pierścionek. Okej, tam są oczywiście trolle. Dużo ziemnego aloesu. Nie wiem, czy ja mam gdzieś przepis na wykorzystywanie go. Tak, jak widzicie, mamy tutaj trolla. Młody troll jaskiniowy. No, i złoże srebra. Po drugiej stronie jest jeszcze jeden troll. Więc tutaj za chwilę nie będzie zbyt miło. Jeżeli pokonamy tego. Ostrzegam, naprawdę nie będzie zbyt miło. Nie wiem, jak ja to przeżyję, natomiast no musimy jakoś sobie poradzić. Cześć, pan troll. Młody troll. Przyzwanie niedźwiedzia. Pochodnia. I parę grzybków. Nic jakiegoś oczywiście konkretnego, parę też złoża srebra. No i co? I naprawdę ja ostrzegam, że nie będzie miło. Boję się troszeczkę tego starcia, natomiast musimy się jakoś z tym trolem rozprawić. Z dużo większą sztuką. Przydałoby się przynajmniej. O, już jak widzicie, tam stoi. I to naprawdę nie będzie miłe. Ten troll jaskiniowy potrafi sprintować, co ciekawe. Więc zaraz się zapewne na mnie rzuci. Dokładnie. O, to chyba ojczulek. Chociaż widzę, że tak jakoś żwawo. Dobra, poszło całkiem sprawnie. No i cóż, i to byłoby tutaj chyba wszystko w tym miejscu. Ewentualnie sprawdzimy na szybko, czy nie ma gdzieś tutaj jakiegoś szczewy królewskiego. A, tu jeszcze czarnego niedźwiedzia zostawiłam, więc też warto będzie się go pozbyć. Już biliśmy ostatnio albinosa, jak pamiętacie. Z taki czarny niedźwiedź to już nie jest problem. Niestety dałam się troszeczkę uderzyć, ale to nic. No i dobra, i tutaj już chyba niczego raczej w tym miejscu nie będzie. My jesteśmy obok winnicy tak naprawdę, więc zaraz weźmiemy sobie jakiegoś gońca. I powinniśmy się stąd móc wydostać. Może po tej stronie? Tak. Pięknie. Tardesty sobie zbiorę, bo się przydadzą na pewno. No i co? I biegniemy w takim razie zajmować się dalej tym questem. Mam nadzieję, że szybko trafię na miejsce. Odnośnie listów gończych, to nie wiem, czy nam coś jeszcze zostało. Nie sprawdziłam niestety tego poza odcinkiem. Natomiast wydaje mi się na pewno, że te hieny cmentarne się trochę zbagowały. Albo jest jedna konkretna hiena, która się pojawia na przykład o 3 w nocy, albo o 4, więc trzeba by było na nią poczekać. Sama nie wiem. Pod mój dom, pod port, pod łaźnię. Do portu, pod gildię. Najbliżej będzie tam na ten cmentarz. I biegniemy od razu. Naprawdę bardzo miło. Mamy znowu sporo syfu do sprzedania. Myślę, że zrobię to poza odcinkiem, bo w sumie i tak mamy sporo pieniędzy, bo ostatnio zarobiłam. Wydając troszeczkę skóry i tak dalej. O nie, czy wy to widzicie? Witaj, nasz dobrodzieju! Co? Nie mogę wspierać finansowo każdego, kogo przyprowadzisz. Nie sądzę, byś miał wybór. Twoje dobre serduszko bije tak głośno, że każdy już usłyszał.
Ale co ciekawe, może przestać bić w każdym momencie. Nic ci nie dam. Spoko. No, tylko chciałabym może... Ale to będzie expa. Tutaj się nie walczy. O rany. Chyba opłacało się. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Twoja broń. Opłacało się ich pobić. Z tej biedaczki bym wzięła przede wszystkim. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. No i dobra. Dobra, już nie będę przeszukiwać reszty. Nie ma to sensu. Dobrze. I teraz tak. Muszę sobie wyciągnąć kuszę i zobaczyć, czy tutaj coś namierzymy. Nie za bardzo. Czyli to będzie bliżej cmentarza faktycznie. Nie wiem, czy nie tutaj nad tym kościołem. No, raczej nie. Dobra, tędy lepiej nie iść. No, cóż. Jeszcze raz bym sobie sprawdziła dokładnie, gdzie to się znajduje, żebyśmy czasu nie marnowali. Idziemy na cmentarz przy kaplicy. Łukiem kuszą w twarz na kapliczce. A za kaplicą pojawi się notatka. Kapliczka, tak? Twarz za kapliczką. Tutaj jest jakaś twarz. No, raczej to nie tutaj. Mamy tutaj. Super. Mogę sobie zebrać ten bełt? Nie za bardzo. I gdzie się pojawiła ta notka niby? Bo to dobre pytanie jest w sumie. Może z telekinezą się przejdę? Mamy! Moja spowiedź, strona druga. Czytamy od razu. Moja spowiedź, strona druga. Jako nowicu słyszałem o tajemnych kręgach wiedzy magicznej, których opanowanie pozwalało zsyłać z nieba deszcz ognia. Ale tego, co zobaczyłem, co usłyszałem i poczułem podczas bitwy o Wardal, nie da się opisać. Mój mistrz sprawdził, że niebo zapłonęło. Sprawił. Twierdzę zalewał ogień przez równe 3 dni i noce. Łunę tych płomieni było widać na całej wyspie. Odór spalenizny aż w pobliskich wioskach, a żar bił na odległość kilkudziesięciu metrów. Główne mury twierdzy wykonane z potężnych głazów nie tyle się pokruszyły, ile przetopiły i skurczyły. Cała okolica była wyjałowiona i w pożodze nikło... Było szukać zwierzyny leśnej czy śpiewu ptaków. Z zewnętrznych murów nie zostało praktycznie nic. Później jeszcze kilkukrotnie wspinałem się na nie, by spoglądać na dzieła mojego mistrza, na ledwie zwisający most nad przepaścią oraz zrujnowaną fortecę. No, chyba... Ojej, chyba wystarczająca podpowiedź, że musimy udać się do... ruin Wardalu właśnie teraz. Także... Będziemy tam zmierzać. Akurat dokończymy sobie zwiedzanie tamtej okolicy. Specjalnie właśnie wolałam teraz poczekać z tym zamiast ten, bo myśmy potem i tak musieli tam drugi raz iść. Więc za chwilę się przeniesiemy za pomocą teleportera. Tak, to bardzo typowe. Tylko, no tak, tu też będzie w miarę blisko. Nie wiem, jak blisko muszę być kręgu teleportacyjnego. Czy wystarczy na przykład tutaj? Nie, musimy być bliżej. A na przykład tu? Jak najbardziej. Krypta przy twierdzy Wardal. Tutaj powinna być gdzieś zjawa, tylko nie wiem, czy ona się pojawia tylko w nocy, czy nie. Natomiast ewidentnie bezpieczniej będzie tutaj łazić za dnia, niż w nocy. Ale tak, jest tutaj taka zjawa. Ona ostatnio, miałam wrażenie, że nie dokądś prowadzi, ale potem okazało się, że tak naprawdę ona nie prowadzi donikąd. Chyba. Nie wiem, czy ona się pojawi za dnia? Raczej wątpię. Prędzej w nocy. Jesteśmy w... tutaj, w ogóle widzę, że dużo rdestu jest polnego. Dobrze, możemy sobie wyciągnąć kuszę i pozwiedzać. Ona na 1000% nie pojawi się za dnia. To miał być taki straszak, wiecie. Przynajmniej ja mam takie przeczucie.
To ma być jakaś wieżyczka, przeklęty zębacz. Tak, tutaj stanęliśmy w tym miejscu. Nie zostało już nam dużo do zwiedzenia, jeżeli chodzi o to miejsce. Także na spokojnie. Tam trochę harpi. Takie przeklęte zębacze to też już nie problem. Nawet jakiś błotniak się tutaj trafił. Na spokojnie. Raczej spoko. Ała. Niestety dałam się dziabnąć. Nie wiem też, na co wydawać punkty nauki. Chyba pójdziemy w broń jednoręczną do 100%, żeby mieć. Chociaż też możemy kupić książki, które nam dadzą troszeczkę statystyk, więc myślę, że będziemy też mogli w nie zainwestować. Tutaj jest przeklęty troll w okolicy. Ale on też raczej problemów nie stanowi. Sprawdźmy na szybko telekinezą, czy niczego tutaj nie ma. No tak nie za bardzo. Cześć pan przeklęty troll. No. Ała! Marvin. Dobra, robimy w tył zwrot, bo dostałam dosyć solidnie. Chyba, że... Dobra, udało się. Mamy kolejny poziom. Trochę dostałam, dosyć solidnie się dałam uderzyć. Może byśmy sobie wypróbowali jakieś leczenie? Może nie ciężkich, chociaż dobra, niech będzie ciężkich ran. Naprawdę? Widzę, że mi to nic nie dało. To dobra, może zjemy coś. O, taki wywar na przykład z grzybów. Czuć pewną zmianę. Może jakieś ciasteczka, coś takiego. Nie wiem, ja mam teraz w ogóle HP. Ile mam HP w ogóle? O kurde, 737, to jest naprawdę dużo HP. Serio, naprawdę dużo. Tutaj jest parę miejsc, gdzie trzeba będzie zeskoczyć, tylko że jak już zeskoczę, to już nie wrócę za bardzo. Dlatego myślę, żeby tego na Marvinie nie robić, wiecie? Bo będzie naprawdę nam trudno bez niego zwiedzić parę miejsc, a konkretniej dwa miejsca. Ognisty korzeń to może nie będę... Naprawdę Szczaw Królewski tu był? Ja bym go zostawiła? No to widzę, dobra jestem. O, i złoże srebra. Naprawdę jestem dobra. Że też nie zauważyłam, co nie? Dobra, tutaj jest parę harpii w tym miejscu. Powinnam móc je ustrzelić z tej odległości. Na spokojnie. Nie chciałabym tam spaść raczej. Chociaż i tak chyba będę musiała. Widzę, że ta harpia chce mi bardzo działać na nerwy. No, teraz to chyba już w ogóle wpadła mi do morza, nie? Tak. Dobra, to wiecie co, wyleczymy się do fulla i będziemy później Marvinem stamtąd wychodzić, bo... Znaczy, Marvinem i tak sterujemy, no nie? Dobra. Taki żarcik trochę. Dobra, jedz tą zupę ze starego chleba, chłopie. Będzie bezpieczniej. Bo zbierzemy sobie przedmioty, a nie będziemy marnować czasu. Oczywiście na plecki. Ta harpia chyba mi tam gdzieś wpadła do wody faktycznie. Jakąś kuszę zebrałam. Bełty, skóra topielca, mikstura szybkości i ekstrakt leczniczy. Jak widzicie, nic szczególnego, natomiast warto było chyba zejść. Gdzie ta moja harpia? Ona się pewnie utopiła. No niestety uciekł mi właśnie w tej chwili exp. Jak widzicie, my nie wrócimy sobie tędy. Choć bardzo byśmy chcieli. Więc podleczymy się jeszcze. Niech będzie. Mam w ogóle tyle zapiekanki farmerskiej. Tak, to ja.
Tak, Marvin, wiemy, że to ty. No i dobra. Myślę, że tak możemy zrobić, bo to byśmy później naprawdę nie wrócili. Musiałabym płynąć znowu od dołu i to jest bez sensu. Także pójdziemy sprawdzić teraz. My szukamy w okolicach wieży chyba. Tylko nie wiem, czy do tej wieży? Raczej nie. Chociaż to wygląda, jakbym mogła sobie wejść do środka. Chociaż to jest z drugiej strony rozwalone. Chociaż nie, możemy wejść na górę. To wejdźmy, spróbujmy. Zobaczmy, czy coś tu się znajduje w środku. Jest kuferek na przykład. Prawo, prawo, prawo. Złoto, bryłka rudy oraz duża kula ognia. I możemy też jeszcze wejść na górę. O, ja akurat mamy moją spowiedź, stronę trzecią. Nie myślałam, że ją znajdę w tym miejscu. Virgilio coraz bardziej pogłębiał się w szaleństwie. Zauważył, że jego osoba wzbudza raczej zgrozę i pogardę niż szacunek. Widziałem w nim rozdarcie. Może to właśnie to rozdarcie powodowało, że nie mógł zesłać deszczu ognia na jedyną niezdobytą nigdy twierdzę. Z jednej strony chciał być pięścią Minosa, która niszczy wrogów naszego pana, z drugiej nie mógł w nieskończoność uciszać w sobie wszystkich krzyków przerażenia i bólu, jakie wywoływało jego płomienie. Przynajmniej tak myślałem. Ostatecznie wygrał z nim fanatyzm. Ciągle rozmyślałem, czy gdybym był wtedy przy nim, to może udałoby mi się go powstrzymać. Ktoś jednak musiał dopilnować pochówku naszych własnych towarzyszy, których również pochłonął deszcz ognia wielkiego Virgilio. O tym jednak nie dowiecie się od myrtańskich historyków. Zmarli nie kłamią, a znaleźć ich można na wschód od samego Vardal. Prawda złożona jest na rękach paladynów. Byliśmy już w tym grobowcu. Także, no dobrze, też będziemy zaraz tam zmierzać. Tylko jak już tutaj jestem faktycznie przy tym Vardal, to byśmy tutaj może zajrzeli do samego końca. Bo tutaj jest jeszcze parę harpi do wybicia. Jeden z drugim zębaczem. Też boczne zejście jest tutaj tam, gdzie ten golem, bo chyba go nie biłam. Dobra, już się nie będę cackać, bo już mi się nie chce, szczerze mówiąc. Szkoda, że ta jedna harpia mi, wiecie, upadła. Ewentualnie będziemy dawać w kuszę, żeby mieć 60%, chociaż nie wiem, czy jest sens. Chociaż w sumie dlaczego by nie, z jednej strony. No i dobra. Widzicie, jesteśmy w Vardal. Tutaj jest też fajna ścieżka dźwiękowa. Nie ma tutaj zbyt wiele. Tutaj nie wejdziemy na razie. Ale podejrzewam, że przyjdzie taki moment, że będziemy mogli wejść do środka. Tak, mamy oczywiście miejsce pobojowiska. Tam na górze, jak widzicie, są itemy, więc zaraz tam wejdziemy. Jest tutaj duży pentagram. Natomiast nic nam to większego nie da. Tak, jeszcze się przejdziemy tutaj po drugiej stronie, zobaczyć, czy niczego nie ma. Sprawdzimy na szybko. Tam jest smoczy korzeń. Zębate ziele. Gdzie ten smoczy korzeń jest? Jakoś gdzieś tu? Aha, czy ja się właśnie zaklinowałam? Oj, tak. Tak, to ja. No niestety, moi drodzy, zaklinowałam się, więc następnym razem po prostu wypijemy większą miksturkę. Gdzie ten korzeń? Już mi go nie pokazuje. Na pewno mam teraz telekinezę? Weźmy, schowajmy i włączmy. Zębate zioła. O, tam jest korzeń leczniczy, to też się może przydać. I będziemy zaraz szukać jeszcze tego smoczego tego. No, korzenia. To co, wyjdziemy tutaj. Tam po drugiej stronie chyba niczego nie ma. Natomiast tutaj możemy znaleźć parę przedmiotów. Ja mam też parę tych telekines, więc zawsze jak nie będę mogła czegoś zebrać, typu tego korzenia, to weźmiemy sobie go za pomocą telekinezy. Bo nie do końca czaję, gdzie on jest. No, jak widzicie, tutaj nędzne pobojowisko. Jedno wielkie.
Ale no wow, jesteśmy w stanie tutaj spacerować. Namierzy mi ten korzeń? Nie, ale możemy chyba tędy sobie skoczyć. I będzie trochę szybciej. No, możemy sobie zebrać itemsy. Zaraz oczywiście będziemy stąd spadać. Jak widzicie, tutaj jest krąg teleportacyjny. Gorzej, że ja nigdzie nie mogłam znaleźć runy. Więc nie wiem, czy to jest taki krąg do użytku. Czy nie. Mamy stół alchemiczny. Ten runiczny stół. Ten korzeń tak jakby był tam. Jakoś. Nie wiem, mignął mi wcześniej. Teraz go nie widzę. A może jest gdzieś tutaj, za tym? No nie za bardzo. Dziwnie. Tak, te zardzewiałe topory, to już nie będę tego... Mam go! To wiecie co, skoro mam parę telekines, to możemy sobie go wyciągnąć w ten sposób. Jak my w ogóle stoimy z czasem? No, całkiem przyjemnie. Weźmy sobie go, przyciągnijmy, bo wydaje mi się, że tam nie jestem w stanie wejść. Więc... Niech będzie. No, możesz już puścić. Seriously? Aha, mogę go podnieść, mimo że... Dobra, to było bardzo dziwne. Mamy dalej telekinezę, mamy. To wiecie co, to w takim razie spadamy stąd. Idziemy do tego kręgu teleportacyjnego. Tylko, że tutaj jest też jedno miejsce warte odwiedzenia. Także zaraz też tam pójdziemy jeszcze. Tylko nie wiem, czy to było tutaj. Tak, to było chyba tutaj. O tak, dokładnie. Jesteśmy w stanie zejść tam na dół i tam jest w ogóle pierścień tego Nordmarczyka ze setu. Jakbym wiedziała, to bym jednego nie kupowała, tylko przyszła sobie tu. No. I tutaj jest ciało. Zardzewiały miecz dwuręczny, mikstura swobodnego spadania oraz zwłoki. I mamy właśnie pierścień Nordmarczyka i dwa zębate ziela. I raczej już tutaj niczego więcej nie ma. Tylko tak, no my się wyleczymy teraz. Tak jak mówiłam, wypijemy większą miksturę, żeby nie było, że jakieś cheaty czy coś. Tak, to ja. I po prostu sobie stąd wyjdę, spod tego mostu. O. No i pięknie. Tutaj jeszcze w okolicy zostało parę chyba stworzeń, typu ten golem. Jakiś smoczy zębacz po tej stronie. Także miło by było też tu... Chyba, że już to wybiłam, bo nie pamiętam. Biliśmy tutaj już stwory? Okej, biliśmy, dobra. No to w takim razie chodźmy do teleportera i przeniesiemy się teraz. Chociaż w sumie nie musimy się przenosić, bo to jest obok. To dobra, to weźmy tam, pobiegnijmy. Mówimy oczywiście o tej krypcie, w której już byliśmy. Ona jest tutaj niedaleko, dosłownie, naprawdę obok, także nie ma sensu się przenosić. Ewentualnie mogłabym jakąś miksturę szybkości wziąć, ale z drugiej strony też mamy, wiecie, tą akrobatykę, więc też to nie jest takie potrzebne. No i to było chyba tutaj, w tę stronę. Jak to było? Boże, nie mapa kanałów. Gdzie to jest? Mapa wyspy. To było... Tutaj, czy nie tutaj? Tam już idziemy do ustroni, no nie? Tak, czyli to nie tu. Albo tutaj przed tą ustronią? Nie. Tutaj gdzieś to było. Po tej stronie, w lesie. Kim jesteś? Nazywam się Marvin i... Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Mamy Maymixa. To jest las. Cóż... Kogo ciekawego mogę tu spotkać?
przede wszystkim potwory. Słuchaj, tak za bardzo to nie rozumiem, czemu tutaj jesteś i dlaczego mnie o to wszystko pytasz. Jestem tu nowy i chciałem dowiedzieć się nieco o okolicy. Chyba nie jestem najlepszą osobą na przepytki. Sam nie jestem tu długo. Dzięki za rozmowę. Na razie. Tak, oczywiście. Ty, tutaj są rzeczy. Okej, okay. Przemiana wrząszczyka. Dobra, czy ja dobrze idę, bo się pogubiłam chyba trochę. Tutaj mamy wejść. Tutaj już oczywiście wszystko jest nieżywe. Sprawdzimy sobie tylko na szybko, w którym to ma być miejscu. Pod nogami prawego paladyna. Pewnie tego rozwalonego, co nie? Mamy tą notkę tu? Mamy! Moja spowiedź, strona 4. Nie zaznasz spokoju. Początkiem końca był najzwyklejszy letni poranek. Dwóch zapracowanych wieśniaków nie przeklnęło mijając mnie... Co? Nie przeklnęło mijając kaplicę i nosa. Virgilio, jak gdyby nigdy nic, zmienił ich w popiół tam, gdzie stali i wrócił do swoich obowiązków. Wieś rozeszła się błyskawicznie, a tłum mieszan ruszył w stronę kapliczki, w której aktualnie przebywał mak. Zaoferowany modlitwą został błyskawicznie otoczony. Zabił kilkanaście osób, zanim w końcu obalono go na ziemię i brutalnie skatowano. Czemu nikt temu nie zapobiegł? Magowie wody zdecydowanie wiedzieli o zbierającym się tłumie. Czy nie zdążyli przybyć na czas, a może zdecydowali, że tak będzie lepiej dla równowagi? Gdy dotarłem na miejsce, próbowałem rozmawiać z mieszkańcami i powstrzymać ich przed dalszym rozlewem krwi. W ich oczach widziałem jednak wyłącznie wściekłość i nienawiść. Najpierw poleciało jabłko, później kamień. Poczułem krew spływającą po mojej skroni i sam nie wiem, kiedy z moich rąk wydobyły się płomienie. Uciekłem, ale będą mnie szukać. Muszę się ukryć. No i co, i ukrył się w wieży magów? Skoro tam teraz musimy się udać z powrotem już do niego i oddać to zadanie? Nie wiem, czy będziemy musieli z nim walczyć, czy nie. Natomiast to też jest całkiem blisko, więc myślę, że będziemy mogli tam na spokojnie pognać. Ale chyba dobrym pomysłem będzie wypić sobie miksturę prędkości. Bo będzie trochę szybciej, nawet to na 4 minuty. I załatwmy tę sprawę. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj zajmiemy się Jornem. Chyba na kolejny odcinek już bym to z jednej strony zostawiła, a nie na dziś. Bo w sumie nie musimy się jakoś bardzo spieszyć. Możemy dzisiaj zrobić troszeczkę krótszy materiał, a w kolejnym zająć się już fabułą do końca i polecieć z prawdopodobnie 5 rozdziałem. Prawdopodobnie. No cóż, zobaczymy. Natomiast my biegniemy teraz do naszej zjawy, która oczywiście znajduje się w wieży magów. Tutaj już raczej się nic nie zrespiło w tym lesie. Już tutaj biegaliśmy, wycinaliśmy, także raczej niczego już tu nie ma. A jak coś będzie, to zawsze jesteśmy w stanie też się tego pozbyć. Może włączę... O, nie da się z pochodnią sprintować. No dobra, to nie włączę nam niestety pochodni. Bywa i tak. Siup. Dobra, tutaj nie. Tu jest ta wieża. A nie, to nie jest wieża, to jest obóz orków. Wieża jest tu. Ten mag pewnie nam da kluczyk do tej skrzyni, znając życie, prawda? Bo tam jest skrzynia. Tylko ciekawe, czy po pokonaniu go... Jezu, przestraszyłam się. Czy przynosisz mi odpowiedzi? Udało mi się poznać twoją historię. Byłeś magiem ognia. Z fanatycznym oddaniem służyłeś Virgilio. Innemu magowi, który jest odpowiedzialny za doszczętne zniszczenie twierdzy Vardal. Virgilio na tym nie poprzestał. Każdego, kto mu się sprzeciwił, nawet w najdrobniejszych aspektach, karał albo skazywał na śmierć przez spalenie. Pomimo tych okrucieństw, ty służyłeś mu dalej, wierząc, że robicie to w imię Innosa. Twego mistrza zgubił konflikt z magami wody, bowiem wtedy przeciwko niemu stanęli mieszkańcy wyspy. Ty zaś pochowałeś go i uciekłeś przed rozwścieczonym tłumem do tej wieży. I tu zapewne dokonałeś żywota. W jaki sposób? Tego nie wiem. Wiem, że nieświadomie przekleli twą duszę. O, Innosie, to było tak dawno. Zaczynam pamiętać. Mir.
źle powierzyłem jego mądrość. A tak na Vardal zmienił wszystko. Straty w ludziach nie były dla niego istotne. Deszcz płomieni, który przyznał, spalił zarówno wilczych synów, jak i naszych myrtańskich żołnierzy. Kolejne lata przynosiły następne ofiary. To on powinien cierpieć, nie ja. To zresztą już nie jest istotne. Powiedz mi, czy zasłużyłem na taki los? Cokolwiek uczyniłeś, zapłaciłeś za to z nawiązką. Jak możemy cię uwolnić? Być może jest pewien sposób. Potrzebuję wybaczenia. W takim razie wybaczam ci, magu. Odejdź w spokoju. Dziękuję ci za twój trud. Lecz tylko wybaczenie wilczego syna może uwolnić mnie z mego więzienia. Ten człowiek, który przybył tu z tobą, czyż on nie jest wilczym synem? To nam? Nie wygląda na typ, który łatwo wybacza. Porozmawiam z nim. W takim razie sprowadź go tu. Okej, okay, nie zaznasz spokoju. Ciekawi mnie, czy ta zjawa z Vardal, którą widzieliśmy pod koniec jednego z odcinków... Co to za szczur? Halo? Ej, czy przez cheaty właśnie mi się szczury nie zrobiły większe? I chrząszcze i takie rzeczy? Chyba coś w tym jest. No nie mam już mikstury prędkości. Dobra. Do Tonana, tak? No to on siedzi przy tych... Jak im tam było? Węglarzach. Dobra, to jeszcze na koniec tego odcinka, no zakończymy tego questa oczywiście, nie będziemy go zostawiać, bo to jest bez sensu. Mam nadzieję, że będę mogła od razu z Tonanem tutaj się przenieść i przyjść po prostu. Że gra mi nie każe go prowadzić, albo się z nim spotykać tutaj pod tą wieżą, bo ja bym tu miała drugi raz przyleść. Trochę mnie by to wkurzało. Dobra. Najważniejsze to teraz wziąć gońca i pod obóz węglarzy się udać. No nie wiem, czy Tonan mu wybaczy. No ale... Można spróbować. Do obozu węglarzy. No i sprawdźmy to. Mam nadzieję, że Tonan jest dalej tutaj, a nie udał się nie wiadomo gdzie. Tak, jest tutaj na szczęście. Hej, Marvin! Nie zachowałem się honorowo. Szczerze mówiąc, przestraszyłem się tego ducha. Wybacz, że byłem opryskliwy. Chciałem zwiać zwierzę jak najszybciej. Ta czaszka, którą mi dałeś i orkowa broń, sprawiły, że zaczęli mnie wreszcie szanować. Liczę, że ten mieszek skłoni cię do zapomnienia o całej sprawie. Przeprosiny przyjęte. Dobrze to słyszeć. A co z tym duchem? Próbuję mu pomóc. Dowiedziałem się, kim był i czemu nie może odejść w zaświaty. Można mu pomóc. Wilczy syn musi wybaczyć mu jego występki. I przychodzisz z tym do mnie. W Leżu jest wielu lepszych kandydatów ode mnie. Jesteś młody. Być może nie jesteś tak uprzedzony do wszystkiego i wszystkich jak twoi towarzysze. Posłuchaj całej historii. Czy ty oszalałeś? Ten człowiek, znaczy ten duch, służył Virgilio. Nie ma bardziej znienawidzonego imienia w naszej historii. Zapomnij, nie pomogę ci. Chciałeś się wykazać? Masz teraz szansę. Zaprzedając ideały przodków, dziękuję ci bardzo. Możesz być lepszy niż twoi towarzysze. Lepszy niż twoi przodkowie. Wystarczy powiedzieć wybaczam. Na to przez stulecia nikt nie miał odwagi. Niech cię kretoszczury zeżrą.
Niech ci będzie. Jeśli powiesz o tym komuś w Wilczym Leżu, to zabiję cię tam, gdzie stoisz. Spotkajmy się na farmie Bermara. Seriously znowu? No dobra. To co, pan Goniec, rozumiem. Hej, ty. Zabier... No faktycznie, no. To są stulecie. Gościu powinien wybaczyć mimo wszystko. Kurde, no nie? Może się widno zrobiło... Nie, zrobiło się widno. Chodź, gościu. Jesteś gotów? Ruszajmy. O Jezu, znowu mam z tą biec. Jak się czasami cieszę, że twórcy dają nam możliwość przeniesienia się od razu na miejsce, tak boli mnie to, że na przykład tutaj nam nie dali takiej szansy. Ja rozumiem typa, no. Jest wilczym synem. Przez tego gościa zginęli jego przodkowie. No dobra, może nie bezpośrednio przez niego, natomiast no, służył temu, komu... Temu, przez kogo to się stało, okej, rozumiem. Natomiast, no... Po pierwsze, nie był głównym jakby... No, głównym winowajcą, a po drugie... No, to było lata temu. Historii się nie cofnie. Jedyne, co można z nią zrobić, to się z nią pogodzić. I po prostu, no, Tonan powinien właśnie to zrobić, a nie... Nie wiadomo, co... innego. W sensie, no, tak sobie myślę, że to byłoby mądre raczej. Wydaje mi się, że w tym miejscu zakończymy odcinek, jak tylko załatwimy tą sprawę, czyli od razu przy tej wieży. A w kolejnym odcinku będziemy szukać Jorna. Kurde, naprawdę nie wierzę w to, że go znajdziemy. Że on żyje. Nie wierzę w to. Chodź, Tonan. Duchu, oto Tonan. Przyszedł tu na twoją prośbę. Czy wiesz, wilczy syn, co uczyniłem za życia? Służyłeś temu potworowi, Virgilio. Marvin opowiedział mi całą historię. Prawda. Czego pragniesz zatem? Zemsty? Nie, Elmagu. W imieniu swoim i wilczych synów wybaczam ci twoje zbrodnie. Obyś zaznał wiecznego spokoju po drugiej stronie. Okej. Jak się z tym wszystkim czujesz? W sumie ten duch nie był taki straszny. Dałbym mu radę przecierpieć tyle set lat. Ach, są rzeczy gorsze od śmierci. Co teraz? Wracasz do Węglarzy? Jak się Ulryk dowie, że znowu opuściłem stanowisko, lepiej wrócę, nim ktoś z zamku zauważy, że mnie nie ma. A te zaklęcia, o których mówił duch, to możesz sobie zatrzymać. Ja tam wolę dobry miecz. No i świetnie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ach, teraz kluczek tutaj leży, dobra. A w środku? Spowolnienie, otwieranie zamków, zniszczenie ożywieńca, leczenie ciężkich ran oraz zmniejszenie potwora. Naprawdę bardzo dobre czary, natomiast mi są raczej mało przydatne.
bo radzimy sobie z trollami, więc zmniejszenie potwora nie jest raczej potrzebne i takie tam rzeczy, ale w sumie to jest naprawdę dobrze. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym będziemy zajmować się fabułą, bo to jest jedyna rzecz, która nam aktualnie pozostała. Trzymajcie się i cześć!